Dzień dobry. Dzięki katolickiej nauce, Polacy nie znają dziejów swoich najsłynniejszych i najpotężniejszych władców. O krzywoustym, Wikipedia, jak i naukowe podręczniki podają, że był księciem. Tymczasem, XIII-wieczni biskupi Kadubek, głowa Kościoła Małopolski, i biskup Boguchwał, głowa Kościoła Wielkopolski, podają jak byk dla baranów. Że Krzywousty był koronowanym królem Polski. Obaj biskupi mieli pełny wgląd do ksiąg kościelnych, które zapisywały szczegółowo koronacje kolejnych władców kraju. To źródła kościelne prowadziły metryki i dokumenty państwowe. Ponadto Krzywousty był królem królów z tytułem nie rex, co znaczy król. A z tytułem prynceps, co znaczy król królów. Zaraz po koronacji hołd lenny złożyły mu Węgry i Ruś. Mieczem przyłączył do Polski Danie i Czechów, o czym przytoczyłem cytaty z kronik w poprzednim filmie. Gal Anonim, watykański mnich, który był kronikarzem dworu współczesnym wydarzeniom, podaje, że gdy cesarz Niemiec najechał Polskę i oblegał głogów, krzywousty ze swą armią powrócił z pomorza i czekał wysyłając komorników po wojska podległych mu ziem. Tak podaje gal. Bolesław z nielicznym utrudzonym wojskiem czekał niedaleko Głogowa. Tam zbierał wieści, słuchał posels. Tam wyczekiwał nadejścia swych wojsk. Stąd rozsyłał komorników po swoich i po Rusinów i po Węgrów. W średniowieczu władcy wysyłali poselstwa, żeby dostać pomoc sojuszników. Natomiast po wojska swoich, podległych królowi Lenników, Władca wysyłał komorników jako po swoją należność, powinność lennika. Polacy nie wiedzą o tym, że Krzywousty był nawet królem, więc nic dziwnego, że nie wiedzą, że papież obłożył króla Polski klątwą za oślepienie adoptowanego brata Zbigniewa, a za zdjęcie klątwy wymusił na krzywoustym testament krzywoustego, który był faktycznie pierwszym rozbiorem Polski dokonanym po śmierci króla. A w świadomości Polaków spowodował to, co dziś nazywa się rozbiciem dzielnicowym Polski. Klątwa na króla została rzucona za oślepienie Zbigniewa, więc wypada przyjrzeć się tej postaci. Zbigniew był adoptowanym w dorosłym wieku przez Władysława Pobożnego Benkartem. Nazywany jest przez kronikarzy jako zrodzony z nierządnicy lub nałożnicy lub z nieprawego łoża. Podobno nie znał polskiego, zanim nie adoptował go Władysław jako dziedzica do tronu, a naukę języka polskiego zaczął w Krakowie. Tak na przykład opisuje to Gal Anonim. A więc Zbignie, zrodzony z nałożnicy, w mieście Krakowie, w dojrzałym już wieku, Oddany został na naukę, a macocha później odesłała go do Saksonii. Dopóki żyła żona Władysława, która była też siostrą cesarza Niemiec, Zbigniew, pomimo poparcia, jakim cieszył się u papieża i polskiej hierarchii kościelnej, musiał chwilowo ustąpić i wycofać się do Saksonii. Zbigniew, który był tylko adoptowany przez Władysława Benkartem, był tak ważny dla papieża, że gdy w okresie późniejszym krzywołusty wygonił go z Polski za zdradę stanu i próbę bratobójstwa i królobójstwa, papieskie, święte, rzymskie cesarstwo narodu niemieckiego uderzyło całą potęgą na Polskę w celu wprowadzenia benkarta. Na Tron Polski. Dworzanin Krzywoustego i papieski mnich Galanonim w swojej kronice podaje treść listu ultimatum cesarza do polskiego króla. Galanonim list cesarza Henryka IV do Bolesława. Dlatego winny z powrotem przyjąć brata swego oddając mu połowę królestwa, a mnie płacić rocznie 300 grzywien trybutu lub tyluż rycerzy dostarczać na wyprawy, albo ze mną, jeśli czujesz się na siłach, zmierzyć się mieczem o Królestwo Polskie. O masakrze... Jaką urządził Krzywołusty wojskom niemieckim na Psim Polu, zrobiłem poprzedni film. Niemcy ponieśli tak druzgocącą klęskę, że już do końca panowania Krzywołustego nie odważyli zaczepić się militarnie polskiego króla. Klęska militarna papieskiego niemieckiego cesarstwa rzymskiego nie zniechęciła jednak papieża do dalszych prób wprowadzania Zbigniewa na tron Polski. Nie udało się na drodze wojny, więc papież spróbował dyplomacji kościelnej. Do Polski przyjechał legat papieski i razem z arcybiskupami Poznania i Krakowa wymogli na królu, żeby przebaczył Zbigniewowi wszystkie jego dawne zbrodnie i przyjął go z powrotem, wydzielając jakąś dzielnicę, gdzie Zbigniew jako książę i wasal króla będzie przebywał. Na wyraźne życzenie kościoła i mieszkających w Polsce Niemców, potomków rycerzy, których sprowadził do Polski Kazimierz Odnowiciel, król polski się ugiął i pozwolił Zbigniewowi powrócić do kraju. Tak powrót Zbigniewa do kraju opisuje mieszkający przy dworze Krzywoustego Gal, anonim. Atoli z Bigniew, idąc za potrzebnem ludzi głupich, niepomny przyrzeszonego poddaństwa i pokory, przybył do Bolesława nie w pokornej, lecz wyzywającej postawie. Nie jak przystało na człowieka skruszonego długotrwałym wygnaniem, lecz owszem jako pan udzielny, każąc miecz nieść przed sobą pokazując w ten sposób że nie będzie służył lecz panował dając do poznania że nie będzie wasalem brata lecz bratu będzie rozkazywał wielu donosiło jeszcze inną groźniejszą wiadomość jakoby Zbigniew miał już kogoś upatrzonego i umówionego który, jeśli znajdzie do tego dogodne miejsce i sposobność, ma przebić Bolesława nożem lub innym żelazem. Tego zabójcę, jeśli śmierci uda mu się wtedy uniknąć, miał sam zbigniew wynieść na jedno z najwyższych dostojeństw, jakoby na jednego z książąt. Tyle gal. Nie mając większego wyboru, polski król kazał pojmać królobójce i zgodnie z prawem go oślepić. Na skutek oślepienia Zbigniew zmarł. Za oślepienie królobójcy, zamachowca i zdrajcy kraju, papież rzucił klątwę na krzywo Zbigniew, jeszcze zanim Bolesław wygnał go z Polski, co spowodowało wojny z papieskim cesarstwem, dokonał kilku zamachów na życie swojej adoptowanej rodziny, a więc na ojcu i bracie. Za te udowodnione zamachy wygnał go krzywousty z Polski. Natomiast za zamachy na adoptowanym ojcu w Władysławie pobożnym, biskup Kadłubek nazywa Zbigniewa ojcobójcą. Zanim jednak opowiem o zbrodniach Zbigniewa na ojcu i bracie z okresu do Wielkiej Wojny z Niemcami, wyjaśnię sprawę papieskich bękartów i sposobu, w jakim te bękarty osadzane były na tronach królewskich i cesarskich w całej Europie. Zbigniew bowiem był bękartem papieskim, adoptowanym przez Władysława Hermana brata przeklętego i zamordowanego Bolesława Śmiałego. Władysław za adoptowanie Zbigniewa dostał tytuł pobożnego. To, czego się dziś nie pamięta, to to, że w katolickiej Polsce pan wioski i szlachcic miał surowo i bezwzględnie egzeksowane prawo do pierwszej nocy z żoną poddanego. Pierw pana, a dopiero później mąż chłopki uprawiał seks poddanom. W dobrach kościelnych prawo pierwszej nocy przysługiwało księdzu, dlatego też kościół stał na strażnicy prawa pierwszej nocy i pańszczyzny, i zostało ono w Polsce zniesione dopiero na skutek powstania styczniowego w roku 1850. 63. We wczesnym średniowieczu również król miał prawo do pierwszej nocy do żony każdego szlachcica. Prawo to zniósł dopiero statutami Kazimierz Wielki. Szlachetnie urodzeni, tak zwani Ariowie, nazywani na terenach słowiańszczyzny polusami. Przez seks uszlachetniali genami całą populację kraju. Polus to po łacinie niebo. Polusy, od których wzięli nazwę Polanie, to niebiański gatunek mający niebo za ojca. Na skutek Prawa Pierwszej Nocy szlachetnie urodzeni w każdej generacji zaludniali bękartami około 20% populacji kraju. Żaden z tych bękartów nie miał prawa dziedzicznego do dziedzictwa ojca. Był tylko jeden wyjątek: Dzieci papieskie. Od czasów antycznych do czasu najwybitniejszego z papieży, budowniczego katedry Świętego Piotra w Rzymie, wielkiego reformatora i ojca renesansu, papieża Aleksandra VI, ojca sławnej Lukrecji Borgi. wszyscy papieże mieli dzieci, którymi obsadzano trony królewskie całej katolickiej Europy. Będący ignorantami Nowego Testamentu katolicy, nic nie wiedzą, że wszyscy apostołowie mieli dzieci, ale żaden z nich nie miał żony. Naśladując przykład, jaki dał im Jezus. Dlatego, zasiadający na tronach stolicy apostolskiej papieże mieli gromady dzieci. Które osadzano na stolicach państw europejskich. Aleksander pochodził z rodziny papiesko-królewskiej. Jego pradziadek i dziadek też byli papieżami. Aleksander, który był wielkim reformatorem kościoła, skończył z praktyką osadzania papieskich dzieci na tronach Europy. Reformami Kościoła, ale dopiero dla swoich następców, sam miał gromadę dzieci. I to z bardzo różnymi kochankami. I te dzieci, tak jak dzieci wszystkich jego poprzedników, wrzeniano w dynastie panujących władców europejskich. Średniowieczna tradycja była taka, że najczęściej starzające się kochanki papieskie, mające papieskich potomków. Dostawały na męża arystokrację panującą, a dziecko papieskie stawało się władcą państwa. Tak było w przypadku cesarza niemieckiego Konrada, któremu koronę cesarską odebrał Bolesław Chrobry w roku 1025. O czym zrobiłem wcześniej film. Często synowie papiescy poślubiali królowe państw, a córki poślubiały pretendentów do tronu. Tak było w przypadku Aleksandra i każdemu radzę zobaczyć jakiś film lub Wikipedia, co mówi Wikipedia o Lucrecji Borgi i całej jej rodzinie. Spora grupa papieży miała dzieci z własnymi córkami. Te dzieci w zamysłach papieskich miały stać się ojcami narodów. Wynikało to z nauk Starego Testamentu. Wybranie Boży lot, jedyny sprawiedliwy, ocalony z Sodomy i Gomory. Zaraz po tym ocaleniu miał zaprawione winem orgie seksu z córkami. Z tych orgietek córki urodziły lotowi synów, którzy stali się ojcami narodów, i Bóg tym córkom i tym synom błogosławił. Dlatego, co ambitniejsi papieże chcą stać się ojcem nowego narodu, uprawiali seks z córkami tak jak Aleksander VI uprawiał seks z Lukrecją Borgią, a papieskie bękarty, zrodzone z kazirodczych związków, dawano do adopcji królom największych państw europejskich. Tego ustalonego tradycją systemu pilnowali cesarze niemieccy, z których co najmniej połowa pochodziła z papieskich jąder. Każdemu polecam obejrzenie filmów o Lucrecji Borgi i jej ojcu, papieżu Aleksandrze, a także sprawdzenie moich informacji na Wikipedii. Czasy były inne i wałęsające się w Watykanie tabuny dzieci papieskich nikogo wtedy nie dziwiły. A bękarty trafiały zgodnie z katolicką tradycją na dwory panujących. Zbigniew, adoptowany brat Krzywoustego, był właśnie takim kazirodztwem bękartem papieskim, przeznaczonym przez Święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego na to, żeby stał się ojcem Polakom i władcą i Oczywiście odbieranie synom królewskim dziedzictwa na korzyść papieskich bękartów nie zawsze przebiegało bez oporu. Dlatego papież wymusił na Władysławie pobożnym przyjęcie na nadzorców polskiego królestwa tzw. platynów dwóch Niemców o rzymsko brzmiących imionach Magnusa i Setegiusa. Magnusa papież osadził jako platyna na Śląsku, a Setegiusa przy królu jako wodza polskiego rycerstwa. W Polsce Setegius używał dla niepoznaki polskiego imienia sieciech. Dopóki żyła żona pobożnego, która była siostrą cesarza Niemiec, papieskie wilki trzymane były na smyczy. Po jej śmierci, papież zaatakował. Tak opisuje to biskup Boguchwał na stronie 68. Otóż najpobożniejszy król Władysław miał syna imieniem Zbigniew, zrodzonego z nałożnicy. Z powodu knowań macoszych kazał wychowywać go wytwornie w kraju Czechów pod opieką Platyna Śląskiego, który miał na imię Magnus. Dlatego syna nazwano zbigniewem, co po łacinie tłumaczy się zbył gniewu, że po śmierci królowej macochy jego odwołany z ukrycia, w którym troskliwie go wychowywano. Wrócił w objęcia ojca. I dalej. Nad Zbigniewem czuwał wódz polskiego rycerstwa niejaki sieciech, inaczej zwany Setegius. I dalej. Wraz z Platynem, dzielnicy Śląskiej, wspomnianym Magnusem, sprzysięgli się przeciw pobożnemu królowi Władysławowi i ośmielili się ustanowić wspomnianego Zbigniewa księciem Wrocławia i dzielnicy Śląskiej. Dostojny zaś król Władysław, choć ciężko czuł to na duszy, jednak nie chciał pierwszy przykładać ręki do karania. Lecz sieciech, wojewoda i platyn dzielnicy Magnus, rozważając, że wspomniany król Władysław i królowa kipią oburzeniem na nich i przeczuwając grożące im niebezpieczeństwo z powodu czynu, na który się ważyli, darami i obietnicami przeciągnęli na stronę Zbigniewa króla Węgier Władysława i księcia czeskiego Brzetysława, nakłaniając ich aby nie udzielili pomocy królowi Władysławowi przeciw Zbigniewowi i przeciw nim. Za wstawiennictwem króla Węgier Władysława i księcia czeskiego Brzetysława zmuszony został król Lechitów do zawarcia układu pokojowego ze wspomnianym synem swoim. Po zawarciu pokoju pomiędzy synem a ojcem Zbigniew próbował otruć ojca. Władysław udawał, że umiera na skutek otrucia. Zbigniew wkroczył wtedy radośnie poprzedzany muzykom i muzykantami na dwór ojca, pewien, że trucizna została wypita. Władysław jednak trucizny nie wypił, a nie mogąc papieskiego bękarta karać gardłem, zaczął zabierać mu sojuszników. Zbigniew ściekł się wtedy i wydał wojnę ojcu. Niektórzy kronikarze dają przy tym zmianki, że Zbigniew przyrzekł nagrody w złocie i dostajeństwach temu, kto zabije ojca. Tak o wojnie ojca z synem donosi Bog na stronie 69. Władysław dla poskromienia buty pyszniącego się syna, postanowił usunąć ostrożnie podpory, na których ów największą podkładał ufność, więc niektórych wielmożów śląskich odciągnął od niego przemocą, innych darami, intrygą i denarami. Dlatego rozścieczony na ojca Zbigniew uszedł do Wrocławia, a następnie szybko pospieszył do Kruszewicy. Zebrawszy silny oddział. Tam, zaś w Kruszewicy, uzbroził sześć zastępów, sparty na to niemałą pomocą Pomorzan. Ośmielił się wydać o ojcu walną bitwę. W starciu z nim uległ i pojmany pod strażą ojca, został oddany do więzienia. W tej zaś bitwie poległo tak wielkie mnóstwo wrogów, że pola wokół miasta Kruszewicy i głębokie jeziora pełne wstrętnej woni trupiej i krwi grozą przyjmowały mieszkańców i uniemożliwiały jedzenie ryb. Po ślepieniu Zbigniewa za kolejną próbę zabicie króla papież rzucił klątwę na władcę Polski. Klątwa wyjęła go spod prawa i przeznaczyła na zniszczenie, czyli zabicie. Po klątwie zaczęły mnożyć się zamachy i spiski na życie Bolesława wśród tych z jego rodziny, którzy marzyli o zastąpieniu go na tronie. Jak już mówiłem, Krzywousty był też królem Rusi i Węgier, o czym Polacy nie wiedzą. Papież wysłał więc legatów, żeby Rusi i Węgry odstąpiła od Królestwa Polskiego i, i wyklętego i wyjętego spod prawa króla. Na Rusi papieski legat spiskował z księciem Włodarem, a rezultat papieskiej misji tak opisuje Boguchwał na stronie 89. O pojmaniu pewnego księdza ruskiego. Gdy więc Bolesław w innych stronach zajęty był różnymi sprawami, pewien ruski książę Włodar, zazdążcząc Bolesławowi powodzenia, zwołał na naradę wszystkich książąt ruskich, podburza każdego z osobna, wzywa, aby pamiętali o swym wolnym urodzeniu. Pouczając, z jak wielkiej niesławy przyczyną jest piętno niewoli. Wszystkim więc książętom nakazuje wypowiedzieć posuszeństwo Bolesławowi, i wszyscy sprzysięgają się przeciw niemu. Król Bolesław, dowiedziawszy się o tym, zwołuje na Radę Starszyzny. Niepokoi się, w jaki sposób należy zapobiec temu niebezpieczeństwu? Czy może za pos mocą postępu i przemyślności? W końcu Krzywołusty ugiął się i poprosił papieństwo o zgodę. Obie strony poszły na kompromis. Rzymskie cesarstwo niemieckie dostało zachodnie ziemie polskie jako darowizna na rzecz rzymskiego kościoła katolickiego ale dopiero po śmierci Krzywoustego. Poza tym Krzywousty zgodził się na podział kraju na małe, niezagrażające cesarstwu król królestwa, księstwa pomiędzy swoich synów. Ups ustępstwo papieża polegało na tym, że pozwolił mu żyć w kraju, który zdobył w granicach takich, jakie osiągnął po sporządzeniu testamentu i pisemnym ustanowieniu papieża wykonawcą tego testamentu klątwa została zdjęta. W testamencie Krzywousty zapisał papieskiemu cesarstwu niemieckiemu jako darowizna na rzecz kościoła Sławonie i Koryntie, a także pomoże. Niemiecki biskup Tietmar, który nazywa Mieszka wodzem wandalów, podaje też, że Polanin Mieszko był władcą Sławonii i Koryntii. Natomiast Boguchwał szczegółowo podaje, że Sławonia i Koryntia od czasów Popiela I w I wieku po Chrystusie należała do federacji Lechitów ze stolicą w Kruszewicy. I opisuje równie dokładnie, że były to tereny pomiędzy rzekami Łabą a Odrą. Tymi terenami władał też Chrobry Mieszko II. Przyjściowo dostały się w ręce niemieckie na skutek klątwy gaudentego na Polskę i Chrobrego, o czym zrobiłem wcześniej. Film. Na stałe. Sławonia i Koryntia przeszła w ręce niemieckie na skutek testamentu wymuszonego na krzywoustym klątwą papieża. Ponadto Krzywousty zapisał papieżowi w spadku Polskie Pomorze, które przed II wojną światową było tak samo zgermanizowane jak Polski kiedyś Berlin i całe wschodnie Niemcy może zabrał Polakom papież a oddał Stalin gdyby nie Stalin to do dziś byśmy nie wiedzieli o tym że Wrocław i Kołobrzeg i Szczecin były polskie tak jak nie wiemy kompletnie nic o polskiej Sławonii, leżącej pomiędzy Łabą a Odrą i o polskości Berlina. Testament Krzywoustego Katolicka nauka, żeby ukryć mordercze dla Polski osiągnięcia katolickiego papieństwa, przedstawia jako wielkie osiągnięcie polskiej polityki. Tak pisze o tym testamencie najwybitniejszy katolicki historyk polski Paweł Jasienica w Polsce Piastów na stronie 91. Testament Krzywołustego, spisany i przedstawiony papieżowi do zatwierdzenia, to dowód wysiłku. Potężnego umysłu, który przewiduje przyszłe trudności, i dalej. Trzeba uznać wielkość polityczną talentu krzywóstego, widoczną w całym jego panowaniu i myśli przewodnej testamentu. Niektórzy wierzą, że można być. Katolikiem i patriotą. Tymczasem patriotyzm tak pasuje do katolicyzmu, oczywiście jak ktoś nie jest niemieckim patriotą, jak pistolet do głowy.